A dzisiaj w studiu mamy przedstawiciela fundacji AIRS Futuro, Wojciecha Przywała. Dzień dobry Państwu, bardzo miło mi gościć u Was na Waszej antenie znów, kolejny raz. Wojtek był u nas z czymś, czym nazywa się klimaton. I teraz będzie rozwijał temat, bo to już prawie finał tak naprawdę, jak czytałam. Opowiedz nam, czym jest klimaton, bo myślę, że mamy dosyć dużo nowych słuchaczy, to żeby się po prostu dowiedzieli. Tak, zgadza się. Właśnie nasza fundacja realizuje taki projekt pod nazwą Klimaton, ale jest to idea jakby szersza, ponieważ odbywa się w wielu miastach na całym świecie, a my jesteśmy jakby realizatorami tej inicjatywy w Krakowie. Klimaton to jest takie duże wydarzenie polegające na tym, że przez 24 godziny zespoły projektowe tworzą ciekawe, innowacyjne rozwiązania na rzecz ochrony klimatu. Spotykają się, pracują w grupie, to jest taka duża burza mózgów, możemy tak to określić, a na ich podstawie powstają nowe rozwiązania, które mogą usprawnić funkcjonowanie naszych miast albo poprawić jakość naszego życia na co dzień. A dlaczego to jest ważne? Dlaczego ochrona środowiska, tak samo jak nazwa klimaton, pewnie z klimatem jest związana, czyli dlaczego ochrona klimatu jest taka ważna dla nas? Możemy sobie zadać takie właśnie pytanie, czy już dzisiaj nam się żyje komfortowo, a czasem zdarza nam się dostrzec różne negatywne skutki zjawisk pogodowych, zjawisk środowiskowych. No i jeśli tak prześledzimy różne trendy czy zmiany, możemy dojść do wniosku, że to wszystko zmierza w pewnym kierunku. A mianowicie jakby człowiek, ingerując w środowisko, troszeczkę go zanieczyszcza, co powoduje właśnie odpowiedź ze strony środowiska. Te nasze działania odbijają się na nas później z powrotem, więc my staramy się poprawić jakość środowiska, aby też nam się żyło komfortowiej w tym świecie. Staramy się ograniczyć emisję CO2, czyli te szkodliwe emisje dwutlenku węgla. I szukamy takich rozwiązań, jak możemy w sposób czysty, bezpieczny dla środowiska prowadzić naszą działalność, czyli transport, energetyka i tak dalej. Wszystkie różne nasze działania codzienne. Skąd się wziął pomysł na taki projekt? Właśnie projekt zrodził się już, jest to nasza trzecia edycja, więc zrodził się już przed właściwie 3 latami. Tak jak mówię, jest to taka szersza międzynarodowa inicjatywa, natomiast my chcieliśmy wdrożyć ją w Krakowie. No, zadaliśmy sobie pytanie, czy jest coś do zmienienia w tym mieście. Jak widać, dużo się ostatnio dzieje w temacie ekologii, więc naprawdę myślę, że każdy znajdzie też coś dla siebie, jeśli chodzi o ten projekt, więc zapraszamy do udziału, bo tak naprawdę szukamy uczestników, którzy mają ciekawe rozwiązania, ciekawe pomysły na zmienianie świata, a w trakcie tego projektu jest szansa, aby zabłysnąć, aby zrobić coś dobrego dla środowiska, dla świata z naszą pomocą. My jesteśmy akurat jako fundacja osobami, które jesteśmy w stanie doradzić czy poprowadzić daną grupę, pokazać, czy ten projekt ma szansę na realizację, a dzięki temu ktoś może też na tym skorzystać, bo jest też przewidziana nagroda. Czyli jak dobrze rozumiem, jest to jeden dzień, w którym spotykała się duża grupa ludzi, którzy chcieliby coś zdziałać i przez te 24 godziny siedzą, projektują, robią projekty. Jak to wygląda? Tak, właśnie dokładnie tak to wygląda. Przy czym w tym roku wyjątkowo jakby rozpoczęliśmy troszeczkę wcześniej i zaczęliśmy od kilku cyklu, paru szkoleń, a także wykładów, jak również pracy przez internet, czyli takiej pracy zdalnej. Chcieliśmy w ten sposób umożliwić czy stworzyć szansę już teraz wcześniej na poznanie różnych narzędzi, jak można tworzyć dany projekt, jak wygląda sytuacja jakby budowy startupów, bo tak niekiedy taki projekt przeradza się w coś więcej, co można już by określić własnym biznesem czy założeniem własnej firmy. Więc my dajemy takie narzędzia już wcześniej, czyli teraz, gdzie właśnie zapraszamy również na nasze szkolenia i także webinar, który przed nami. A sam klimaton, czyli to 24-godzinne wydarzenie, będzie miał miejsce 26-27 października. I właśnie tak to wygląda, że w trakcie tej nocy, właściwie tego dnia i nocy, uczestnicy pracują intensywnie nad tym, aby ich projekty już były doszlifowane, dopięte na ostatni guzik, aby już były gotowe do wdrożenia. A co się dzieje właśnie z tymi projektami, jak je tworzymy? Są ludzie, którzy nam pomagają w tym?
Tak, tak. Jest cały czas pomoc fachowców, czyli specjalistów z zakresu odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju. Zaprosiliśmy wielu przedstawicieli różnych dziedzin, którzy będą wraz z uczestnikami współtworzyć te projekty tak naprawdę, bo jak wiadomo, nikt nie jest specjalistą we wszystkich dziedzinach, więc spotykamy się w gronie i specjalistów, i tych, którzy mają pomysł, który chcą po prostu zrealizować. Okej, okay, czyli stworzymy projekt i co się dzieje później po tym projekcie, jak już go stworzymy? Następnie cały nasz projekt podlega jakby ocenie przez jury, jest oceniany pod wieloma różnymi kątami, czyli jakby jego szans na realizację konkretnie w naszym mieście, w Krakowie, ale też uwarunkowania ekonomiczne, czyli finansowe, jak również wiele, wiele innych kryteriów. Wszystkie te kryteria decydują o tym, czy dany projekt zwycięża. Zwyciężyć może oczywiście jeden projekt. Następnie taki projekt jest już realizowany w mieście. Dotychczas nasze dwie poprzednie edycje miały bardzo ciekawy finał i dwa projekty zostały zrealizowane, a jeden z nich, czyli ten zeszłoroczny, jest właśnie realizowany. Nazywa się City Challenge i to jest taka kampania społeczna, którą zespół realizuje poprzez tak naprawdę aplikację i stronę internetową. Możemy sprawdzić, jak nasza codzienna działalność, czyli nasze funkcjonowanie w mieście wpływa na środowisko. Do tego celu używamy takiego kalkulatora, który ocenia zużycie energii na przykład podczas poruszania się windą lub też podczas pokonywania danych pięter schodami i tak dalej. Wiele różnych rozwiązań, wiele ciekawych spraw, które możemy sobie przeanalizować, nasz wpływ na środowisko, a także możemy ocenić na przykład, czy nam na zdrowie wyjdzie jednak wybranie tych schodów, ponieważ jest też tam ocena ilości spalanych kalorii. Przypomnij naszym słuchaczom i oczywiście mi, jak się nazywa aplikacja, bo bardzo mnie zaciekawiła. City Challenge, czyli takie wyzwanie. Chodzi o to, aby podjąć wyzwanie w mieście, aby zdecydować się na to, aby zrobić coś nieszablonowego, częściej korzystać na przykład ze schodów, czy też z tramwaju, z roweru, kosztem takich, powiedziałbym, ułatwiania sobie życia, czyli właśnie pójścia na łatwiznę wejścia do tej windy. Czyli pokazuję tak w teorii, że szybciej jest na przykład schodami pójść niż przejechać windą. Niejednokrotnie tak, właśnie tak. Zamiast oczekiwać, możemy wykonać ten mini trening, czyli zaliczyć siłownię, niekoniecznie na nią się wybierając, właśnie poruszając się schodami. To też ma pozytywny skutek dla środowiska, no bo oszczędzamy energię, tam winda się nie zużywa, nie pokonuje tych pięter razem z nami. Myślę, że dla osób zwanymi łapaczami czasu, no to będzie idealne, żeby i zaoszczędzić, no i oczywiście ekologicznie i zdrowo. Zgadza się. Właśnie z tego miejsca gratulujemy tym zeszłorocznym zwycięzcom i liczymy na to, że w tegorocznej edycji również taka bardzo ciekawa na przykład aplikacja albo jakiś inny kreatywny pomysł, bo tak naprawdę w tym roku naszym hasłem jest kreatywnie dla klimatu. Szukamy bardziej takich miękkich rozwiązań, można by powiedzieć, z zakresu nauk humanistycznych, także wszyscy są zaproszeni do udziału. Każdy może się przyczynić do tej małej zmiany w naszym mieście. Czekamy na zwycięzców. Jeszcze nie wiadomo, który projekt zwycięży. Wszystko przed nami. No bo to jest trzecia już edycja tak naprawdę. No i w drugiej edycji wygrała właśnie ta aplikacja, a w pierwszej? W pierwszym roku była to alternatywna przestrzeń miejska, był to projekt, który został też zrealizowany na Kazimierzu, to był taki eksperyment właściwie, a polegał on na chwilowym, czasowym wyłączeniu z ruchu samochodowego przestrzeni miejskiej. Chodziło o plac nowy na Kazimierzu. Został ten plac troszeczkę na pewien czas jakby przemieniony, postawiono tam ławki, postawiono tam zieleń, czyli wprowadzono takie donice z drzewami i ławki wiedeńskie. Miało to na celu pokazanie, że na co dzień ruchliwa, zatłoczona, zakorkowana ulica może mieć trochę inny charakter, więc w ten sposób postarano się o to, by odzyskać tę przestrzeń tak naprawdę dla mieszkańców, troszeczkę spowolnić ruch tych mieszkańców, dać im czas, aby poznali tak naprawdę swoje miasto od tej innej strony, tej cichej strony, bez tych zatłoczonych ulic. Jak dobrze pamiętam, na Placu Nowym można się poruszać normalnie autami, samochodami. Czy nie było to trudne wyłączenie jednak samochodów z ulicy, gdzie ludzie mieszkają?
Właśnie jak się okazało, powiem tak, że ten projekt przyniósł też troszeczkę negatywne konsekwencje, bo nie wszystkim się to podobało jak zawsze, natomiast jak widać dało się taką zmianę wprowadzić, wystarczyły tylko dobre chęci. Myślę, że część mieszkańców się przekonała w ten sposób do tego, że takie wyjątkowe miejsca jak place miejskie jednak powinny mieć pewien priorytet ruchu pieszo-rowerowego, czyli takich spokojnych miejsc, gdzie możemy na co dzień jednak usiąść z filiżanką herbaty, czy po prostu ze znajomymi porozmawiać, gdzie w ogóle jesteśmy słyszalni, bo nie ma tego wielkiego hałasu drogowego. Wspominałeś, że wcześniej odbywają się szkolenia. Tak, wcześniej odbywają się szkolenia. Tak naprawdę jedno już za nami. Odbyło się ono na UJ, czyli na naszym Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. A temat był Creative Startup for Climate, czyli tak naprawdę uczyliśmy się tego, jak stworzyć kreatywnie startup, czyli takie mini biznes, jakąś w przyszłości może swoją własną firmę, która będzie realizować działania na rzecz ochrony klimatu. Uczył nas specjalista w tej dziedzinie, mentor tak naprawdę, osoba, która od wielu lat działa w tych obszarach startupów, zarówno w Krakowie, jak też w Polsce i na całym świecie. W tym momencie jeszcze przed nami dwa takie szkolenia. Jest jeszcze szansa, aby się zapisać. Wystarczy wejść na naszą stronę arisfuturo.pl. Jak wpiszemy klimat, to na pewno też nam wyskoczą właściwe informacje. Jest formularz rejestracyjny. Każdy, kto ma ochotę dołączyć. Są jeszcze wolne miejsca, więc też zapraszamy. Te szkolenia no właśnie są bardzo taką okazją do tego, aby poznać techniki budowania startupów, aby przybliżyć sobie wiedzę na ten temat. Nie każdy wie, jak zabłysnąć w biznesie, albo jak stworzyć własny projekt. My akurat, wiadomo, działamy w obszarze ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, więc też w trakcie tych szkoleń będzie przeważała wiedza na ten temat. Myślę jednak, że każdy, kto chce po prostu poznać podstawy tworzenia ciekawych projektów, jakichś innowacyjnych rozwiązań, znajdzie coś dla siebie na takim szkoleniu. A nie tylko właśnie kompetencje techniczne, ale też kompetencje kreatywne, bardziej humanistyczne będziemy tam pokazywać, więc tak naprawdę jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Usłyszałam słowo startup. Tak, słowo startup to jest takie inny rodzaj określenia właściwie takiego prototypowego biznesu, czyli jest to takie poszukiwanie czegoś, co jeszcze nikt jeszcze nie odkrył, a co ma szansę na sukces w biznesie, w przyszłości jako jakaś firma, biznes, przedsiębiorstwo. Tak naprawdę szuka się pewnego produktu, który klienci będą chcieli kupić. Może to być właśnie rozwiązanie na rzecz środowiska, czyli jakiś kalkulator do mierzenia śladu węglowego. Jest bardzo wiele różnych spraw, które możemy jeszcze zgłębić. Nie wszystko zostało dotychczas odkryte. Szukamy takich rozwiązań i to się nazywa właśnie poszukiwanie startupu, który odniesie kiedyś sukces w biznesie, na rynku po prostu. Czyli ile nas jeszcze czeka szkoleń? Przed nami jest? Przed nami są dwa szkolenia w tym momencie. Czekamy jeszcze na oficjalne potwierdzenie terminów. O wszystkim będziemy informować na naszych kanałach, więc tak jak mówię, wystarczy wejść na naszą stronę, a wszystkiego się dowiemy. Natomiast w tym momencie jest przed nami także webinar, więc internetowo będziemy także mogli się spotkać. Jest to co prawda już dla tych osób, które się zapisały, natomiast jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w tym webinarze, wystarczy także zapisać się przez nasz formularz rejestracyjny do całego projektu, który właśnie nazywa się Kreatywnie dla Klimatu, Klimaton 2018. Jeśli ktoś się do nas zgłosi, zapisze, my go oczywiście automatycznie dołączamy do tego webinaru, więc jest w stanie obejrzeć, posłuchać, co mamy do powiedzenia, jak szkolimy, jak edukujemy. Na początku przez internet, a później już można się do nas wybrać na miejsce szkoleniowe. Myślę, że będzie to krakowska uczelnia AGH, natomiast drugie szkolenie jeszcze co do miejsca będziemy potwierdzać. Webinar, być może nie wszyscy wiedzą, jest to taki sposób jakby prezentowania treści poprzez internet, tak jakby taki internetowy wykład tak naprawdę, połączony też co prawda z możliwością zadawania pytań poprzez czat, więc jest ten kontakt bezpośredni z szkoleniowcem. Myślę, że to znacznie ułatwia, bo jeśli pojawią się jakieś pytania, każdy może zadać je i na pewno uzyska odpowiedź, jak nie w trakcie, to na pewno po tym szkoleniu, takim internetowym szkoleniu. Tak właściwie to można określić jako takie internetowe szkolenie, mini wykład. Czyli to działa coś na zasadzie takich live'ów, jakby w internecie?
Tak, ja bym też tak to określił, przy czym jest to właśnie takie wyspecjalizowane na dany temat. W tym momencie będziemy oczywiście znów mówić o ochronie klimatu, ale też myślę szerzej, każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak mówię, tworzenie projektów właściwie pojawia się we wszystkich dziedzinach naszego życia. Czy na całym klimatonie i na samym wydarzeniu, które się odbędzie, będą jakieś osoby takie znane, na przykład ze sfery właśnie ochrony klimatu czy ognia? Tak, zapraszamy różnych znamienitych gości. Oczywiście wciąż czekamy jeszcze na potwierdzenia, natomiast już teraz możemy powiedzieć, że będą u nas gościły delegatki. Są to delegatki RP do ONZ, a więc dziewczyny, które już teraz aktywnie włączają się w takie działania na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju, których głos wybrzmiewa już teraz aż na arenie międzynarodowej, ponieważ ONZ, jak wiemy, jest instytucją, która podejmuje wiele ważnych tematów dotyczących różnych dziedzin, jak choćby ubóstwo, jak choćby równość, właśnie zrównoważony rozwój, ekologia. I myślę, że zaprosiliśmy także inne osoby, więc myślę, że na pewno jeszcze pojawią się potwierdzenia, a będziemy o wszystkim informować na bieżąco. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że sztab szkoleniowy, czyli zarówno przedstawiciele fundacji, jak i osoby, które będą wcześniej na szkoleniach, sam w sobie jest już wielkim potencjałem i na pewno każdy znajdzie coś tam dla siebie, aby wypytać czy doprecyzować być może swój projekt z nami wspólnie. Przygotowując się do audycji, udało mi się wyczytać coś takiego jak Szczyt Klimatyczny ONZ 2018. O co z tym chodzi? Tak, zbliża się wielkimi krokami szczyt tak naprawdę w Katowicach, czyli w naszym kraju. Jest to wielkie i wyzwanie i wielka właściwie taka przysługa robiona dla naszego państwa, że możemy gościć tak wielu przedstawicieli nauk dotyczących środowiska, dotyczących ekologii. A dyskusje będą na temat tego, jak powstrzymać zmiany klimatu. Wszyscy przedstawiciele różnych państw będą się zastanawiać nad tym, jak powstrzymać zmianę klimatu, jak ograniczyć emisję CO2, jak usprawnić energetykę, jak właśnie zredukować spalanie paliw kopalnych na rzecz czystych technologii, jak choćby odnawialne źródła energii. Polska jako gospodarz będzie niewątpliwie miała przed sobą wielkie wyzwanie, bo jak wiemy, tegoroczny szczyt będzie miał już którąś, jest to już któraś z kolei edycja, natomiast ta podobno ma być wyjątkowa, ma tam dojść do wielu przełomowych być może ustaleń. My również wybieramy się jako obserwatorzy, będziemy na pewno też wcześniej informować o tym, jak się do tego szczytu będziemy przygotowywać, czy też jakieś ciekawe newsy będziemy wrzucać przed tym wydarzeniem. Na pewno warto śledzić nasze strony, nasze kanały, bo i ten temat będzie wciąż przed nami i uwzględniamy go jako taki horyzont tych naszych dotychczasowych działań, tego klimatonu. Myślę, że właśnie szczyt klimatyczny jest takim tłem, które nam przyświeca, które jest gdzieś tam cały czas z tyłu naszych głów. Tworzycie, może nie do końca wy, ale osoby, które się do was zgłaszają, tworzą projekty na temat ochrony środowiska. No i tutaj ONZ też w tą stronę się kieruje. I uważa pan, że to jesteśmy w stanie wprowadzić więcej, coraz więcej takich rzeczy, które będą chronić nasze środowisko? Myślę, że tak, na pewno zmiana zaczyna się od nas i choćby oczywiście należało oddać politykom, że to jest wielkie dla nich wyzwanie i zadanie, aby ten świat zmieniał się w tym dobrym kierunku, tak naprawdę jednak każdy z nas ma wpływ na codzienne decyzje, więc możemy choćby wybierać częściej transport publiczny zamiast samochodu, możemy zdrowie się odżywiać, a przez to też będzie to służyło ekologii, czyli ochronie środowiska, bo jeśli dokonujemy wyborów lokalnie odpowiedzialnych, czyli sięgamy po żywność krajową, to też ograniczymy te szkodliwe emisje dwutlenku węgla, nie wykorzystujemy nadmiernie potrzeby transportu tej żywności. Tak więc każdy z nas ma możliwość dokonania osobiście wyborów tych lepszych i tych troszkę gorszych dla środowiska. Czym jest Dzień Akcji dla Klimatu? Dzień Akcji dla Klimatu to znów taka nasza inicjatywa, właściwie która pojawiła się w Warszawie, natomiast my jako Fundacja Aeris Futuro chcemy ją wdrożyć w Krakowie. Będzie to taki dzień, w trakcie którego będziemy nagłaśniać pilną potrzebę ochrony klimatu, czyli zmiany codziennych właściwie nawyków wielu, wielu osób i też narodów całych, czyli po prostu pilną potrzebę ograniczenia emisji CO2, ażeby ustrzec nasz świat przed tymi negatywnymi skutkami, jakie mogą się pojawić,
zrobić, jeśli nie zmienimy dotychczasowego modelu systemu energetycznego. No i my jako fundacja zapraszamy do Krakowa właśnie na dzień 13 października. Wstępnie myślimy, że będzie to Plac Szczepański. My się tam wszyscy spotykamy. Będziemy mieć ciekawą listę gości. Zapraszamy szeroko różne osobistości z Warszawy i z innych miast. Myślę, że w trakcie wydarzenia będzie szansa jakby podzielić się osobistymi spostrzeżeniami, co każdy z nas myśli na temat tego, czy na przykład klimat nam się ociepla, czy świat wymaga lekkiej modyfikacji, więc nasze decyzje codzienne powinny zostać zmienione, aby ten świat poszedł w troszeczkę inną stronę. My planujemy zrobić taki ciekawy happening, będziemy rozdawać ciasteczka. Na każdym ciasteczku będzie kartka z zagrożeniem klimatycznym, a więc uczestnicy będą się też mogli wypowiadać, myślę, swoje przemyślenia wygłosić do mikrofonu. Będą mogli także napisać na wstążkach jakby swój pomysł na to, co można zmienić, jakieś swoje przemyślenia. Więc na pewno na happeningu będzie się dużo działo, będzie też ciekawa klimatyczna muzyka, a więc warto przyjść dnia 13 października, Plac Szczepański. A czy pojawią się jakieś warsztaty albo wystawy na... Myślę, że akurat tego dnia raczej będzie to taki mini happening, natomiast na pewno na warsztaty, tak jak mówię, te do Klimatonu zapraszamy wszystkich. Jeśli ktoś na przykład jeszcze nie wie, czym są te warsztaty albo czym jest sam Klimaton, my w trakcie tego dnia na pewno też udzielimy na to odpowiedzi, bo będą tam nasi przedstawiciele, ale też nasi wolontariusze. Na przykład jeśli ktoś ze słuchaczy jest chętny do tego, by nam pomóc w organizacji tego wydarzenia jako wolontariusz, również może się do nas odezwać, a na pewno będziemy wspólnie fajnie współpracować. Mam nadzieję, że każdy po naszej audycji dzisiaj będzie w 100% pewien, że chce się udać właśnie na Klimaton, a nawet jeśli nie, no to właśnie zapraszamy 13 października na Plac Szczepańskich. A ja mam pytanie odnośnie kalkulatora CO2. Kalkulator CO2. Jest to taka właściwie pierwsza w Polsce inicjatywa naszej fundacji, Fundacji Aris Futuro. Kalkulator mierzy właściwie nie mierzy. W kalkulatorze możemy ocenić nasz wpływ na środowisko, czyli na klimat, poprzez to, że wpisujemy nasze codzienne działania, jak choćby nasze sposoby poruszania się po mieście, czyli wybór środka lokomocji, a następnie ten kalkulator ocenia nasz ślad, jaki zostawia nasza działalność, jaki wpływ ma nasza działalność na zmianę klimatu, na emisję gazów cieplarnianych. Więc dokonujemy takiej osobistej oceny tego, jak my wpływamy na nasze najbliższe otoczenie, a tak naprawdę na cały świat, bo świat jest jednym wielkim połączonym ekosystemem, który na siebie oddziałuje. Więc jeśli ktoś ma ochotę na przykład zweryfikować, czy codzienne decyzje są dobre dla tego świata, czy są, być może wymagają lekkiego usprawnienia, czy zmiany codziennych nawyków, warto wejść także na nasze strony. My tam odsyłamy do naszego kalkulatora CO2, czyli takiego kalkulatora emisji CO2, emisji dwutlenku węgla. Na pewno warto sobie taką mini analizę osobistych działań zrobić. Czyli to jest strona, nie aplikacja? Tak, to jest taka strona, gdzie każdy właśnie może się zalogować, właściwie nie trzeba się logować, wystarczy ją odwiedzić, a następnie tam wszystkie szczegóły są na tej stronie i wystarczy wejść na tą stronę, pokieruje domyślnie ta strona użytkownika tak naprawdę. A skąd się wziął pomysł na kalkulator CO2? Myślę, że każdy z nas zadaje sobie pytanie, czy codziennie dokonuje dobrych wyborów, czy codzienny jego wpływ na otoczenie, na przykład na smog w mieście, czy ten smog powoduje, czy to raczej ten smog ogranicza i tak dalej, więc po prostu taki kalkulator jest taką mini pomocą, takim codziennym narzędziem, jak możemy sprawdzić to, jak my oddziałujemy na siebie nawzajem, czyli na osoby wokół nas, bo też oczywiście pojawia się kwestia zdrowia, jeśli już mówimy o takich rzeczach jak smog, czyli na przykład czy spalamy śmieci w piecu i tak dalej. Wszystkie te nasze działania mają wpływ tak naprawdę na ludzi wokół, a więc wpływ na nasze najbliższe otoczenie. No i taki kalkulator pomaga ocenić, czy my działamy dobrze dla środowiska, dobrze dla ludzi wokół siebie, czy też powodujemy jakąś szkodę, może też uszczerbek na zdrowiu. Poszukując tematów i pytań do audycji, znalazłam coś takiego jak Climate Kick. Tak, właściwie mówi się to Climate Kick. Climate Kick. To jest taka trudna nazwa. Jest to oczywiście taka instytucja już wyżej niż w Polsce, czyli jakby na szczeblu międzynarodowym.
No jest to właśnie inicjator, tak właściwie pomysłodawca, możemy tak określić, Klimatonu, czyli naszego właśnie krakowskiej edycji tego wydarzenia. Jest to organizacja, która wdraża ten pomysł, tę ideę w wielu miastach na całym świecie. My również jakby podłączamy się pod ich działania i będziemy transmitować w trakcie naszej krakowskiej edycji relacje z innych państw, które będą właśnie się działy jednocześnie, ponieważ Klimaton się dzieje jednocześnie w wielu, wielu miastach. Myślę, że przekroczymy liczbę 200, nie wiadomo, zobaczymy, okaże się w tym roku, takich miast, które organizują to przedsięwzięcie, a potem wszystkie te wypracowane jakby rozwiązania na rzecz ochrony klimatu są wdrażane, więc jest szansa, że tak wiele różnych środowisk, tak wiele różnych osób znajdzie w końcu to jedno takie złote, najlepsze rozwiązanie, jak możemy zmienić nasz negatywny wpływ na ten świat. I cały czas go poszukujemy, tych rozwiązań. A w jakich państwach to się jeszcze odbywa? Miastach? Tak naprawdę zarejestrować się może każde miasto i każde państwo. Dużo by wymieniać, ponieważ są to naprawdę, myślę, że w większości wiele państw w Europie bierze w tym udział. Wystarczy także wejść na stronę po wpisaniu Climate Kick i Klimaton. Zostaniemy przekierowani na stronę, na której będą już teraz zaprezentowane miasta gospodarze, którzy organizują tę imprezę. Wśród nich oczywiście Kraków, którego zarejestrowaliśmy, ponieważ też współpracujemy z włodarzami naszego miasta. I tworzymy jakby wspólnie to wielkie wydarzenie. A wydarzenie, jeszcze może nie powiedziałem, odbywać się będzie w Muzeum Inżynierii Miejskiej, więc także w takim dość charakterystycznym na mapie Krakowa miejscu. Jest to miejsce zarówno związane z historią tego miasta, ale też po prostu jest tam fajna przestrzeń do tego, aby się wspólnie spotkać, aby się poznać nawzajem, no i stworzyć coś fajnego. Trzeba wspomnieć, że cały projekt, cała akcja i to, że możecie przystąpić do niej, jest darmowa. Tak, dokładnie. Nie ma tam żadnych opłat z tym związanych. Jakby wszystko działa, jest tak ustawione, że my podejmujemy na siebie ten trud, aby i wyedukować was, i pokazać wam tę wiedzę, i pomóc wam wdrożyć ten projekt. A co więcej, jest przewidziana również nagroda dla zwycięzcy. To jest oczywiście nagroda finansowa, ale ta nagroda będzie jakby po części oczywiście przeznaczona na realizację tego projektu, więc jest to niezwykły prestiż dla takiego zwycięskiego zespołu. Być może jest to ważny punkt dla kogoś w jego ścieżce kariery. Może to jest dla niego przyszłość i otwarcie nowych perspektyw, więc tak naprawdę zapraszamy wszystkich, którzy myślą o tym, że chcą coś zmienić w swoim życiu, chcą z jakimś projektem wreszcie wystartować, ale jeszcze dotychczas na przykład byli na tyle nieśmiali, czy też nie mieli tej pewności siebie, że mogą sobie z czymś takim poradzić. Myślę, że z naszą pomocą na pewno sobie poradzą. Myślę, że nasi słuchacze dołączą do Klimatonu, a jeśli nie, to 13 października też się pojawią. Mam nadzieję, że będziecie do nas wysyłać zdjęcia z hashtagiem Radia Pryzmat albo swoje zdjęcia właśnie na Klimatonie i oczywiście 13 października na Placu Szczepańskich. A ja mam pytanie na temat Czas na Las. To jest taki drugi projekt, Czas na Las. Czas na Las to jest taki drugi nasz projekt dotyczący nasadzeń drzew. Znów to sadzenie ma jakby mieć długofalowo skutek taki, że poprawiamy klimat na świecie poprzez to, że drzewa absorbują dwutlenek węgla, mają tę niezwykłą funkcję dawania nam życiodajnego tlenu, a pochłaniania tych nadmiarów dwutlenku węgla w atmosferze. No i my jako fundacja sadzimy drzewa w Polsce, głównie w Polsce, w wielu różnych miejscach. Tej wiosny także wzięliśmy udział w wielu takich akcjach z kilkoma firmami, między innymi z bankiem BZWBK, więc pojawiliśmy się i w Warszawie, i pojawiliśmy się w Ojcowie, w Ojcowskim Parku Narodowym. Posadziliśmy naprawdę kilkaset, jak nie więcej, drzew, które już teraz służą okolicznym mieszkańcom, dając im tlen, dając im schronienie przed falami upałów, a tak docelowo przyczyniając się do poprawy klimatu na świecie. Uciekło mi pytanie już wcześniej, bo wspominałeś, że Klimaton odbywa się, że jest jego trzecia edycja. I trzecia edycja jest w Krakowie, czy trzecia edycja jest już na świecie?
Przede wszystkim jest to trzecia edycja u nas w Krakowie. My robimy trzecią edycję, więc jakby już mamy pewne doświadczenie. Myślę dlatego też, że ta tegoroczna edycja będzie na znacznie wyższym poziomie niż dwie poprzednie. Mamy już doświadczenie, wiemy co funkcjonuje dobrze, co jeszcze poprawić, więc już teraz dlatego też rozpoczęliśmy wcześniej troszeczkę edukację na temat tego, jak się przygotować do klimatonu, aby każdy uczestnik już wcześniej miał pewną wiedzę czy narzędzia niezbędną do tego, żeby stworzyć ten najlepszy, najfajniejszy projekt, który potem będzie miał szansę na zwycięstwo. My doszliśmy właśnie do wniosku, że wcześniejsza edukacja jest bardzo ważna, bo dołączyć oczywiście może każdy, ale jednak mając tę wiedzę wcześniej, myślę, że potem jego rezultat tych jego działań, wdrożenie tego projektu znacznie łatwiej mu przychodzi, a też ten projekt jest ciekawszy, być może lepiej dopracowany, być może skuteczniejszy po prostu dla naszego otoczenia. A w poprzednich edycjach jak wygląda frekwencja właśnie młodych ludzi zaangażowanych właśnie w klimaton? A frekwencja każdego roku nas cieszy, natomiast oczywiście nie ma tak, że jeszcze nie przekroczyliśmy jeszcze tej bariery, gdzie sala po prostu wypękała w szwach, więc i w tym roku również są jeszcze wolne miejsca, warto się zapisać. Natomiast frekwencja jest z każdym rokiem myślę coraz większa. W tym roku jest już dużo osób zarejestrowanych, a został nam jeszcze miesiąc, więc jakby szanse na udział jeszcze są dla niektórych, choć właściwie listy są już prawie zapełnione. Frekwencja jest duża, natomiast jak wiadomo w Krakowie dzieje się tak wiele różnych inicjatyw, że jest też duża konkurencja, nie da się ukryć. I szczególnie w tym gorącym okresie września, października, listopad również wchodzi w grę. Jest to po prostu taki czas, gdy studenci wracają, gdy pojawia się mnóstwo ciekawych propozycji szkoleniowych, czy też konferencji, warsztatów, a więc my musimy też tak troszeczkę, można powiedzieć, konkurować z innymi przedsięwzięciami. Natomiast nie narzekamy, jest dużo miejsc jeszcze wolnych. Powiedz mi, sam jesteś na klimatonie jako osoba? Ja jestem jakby organizatorem, ponieważ pracuję w fundacji, więc jakby nie biorę udziału od strony tworzenia jakiegoś projektu, a raczej będę osobą, która będzie wspierać uczestników, więc także można się ze mną kontaktować. Na pewno moje dane są również dostępne na naszej stronie arisfuturo.pl, więc jeśli ktoś ma pytania, można również je kierować do mnie. Ja oczywiście odpowiem na te wątpliwości, czy jakaś inicjatywa jest jakby słuszna, czy warto ją dalej kontynuować, wprowadzić w życie. A też czy ma szansę na zwycięstwo w klimatonie. Właśnie, inicjatywa. I tutaj mi się zrodziło takie pytanie, czy były projekty, które no niestety nie udało im się tak jakby wygrać, ale czy cię po prostu tak bardzo zaskoczyły i pomysłowością, i tym, że można w jakiś sposób prowadzić? Wiele takich pomysłów oczywiście, natomiast zawsze się pojawiają te różne bariery i to są najczęściej jakieś bariery ekonomiczne, ponieważ jak wiemy, wszystko funkcjonuje tak, że w mieście musi się to dać zrealizować, czyli na odpowiednią skalę na przykład. Jest wiele projektów takich dotyczących codziennego życia, jak choćby ograniczenia niskiej emisji, czyli smogu, natomiast być może przy wdrażaniu okazałoby się, że te projekty są bardzo kosztowne i na przykład nasze miasto nie stać na ich realizację. Natomiast uczestnicy każdego roku wymyślają niezwykłe projekty, bardzo ciekawe, które kto wie, może kolejnego roku będą miały szansę na realizację, jeśli pojawią się dodatkowe środki finansowe. Więc nie jest tak, że jakiś projekt przepada, sam pomysł już jest bardzo cenny i sam pomysł może być dla kogoś innego wskazówką, jak coś usprawnić. Właśnie też ta idea, że spotykają się zespoły w wielu miastach na całym świecie, jest o tyle ciekawa, że każde z tych miast może nawzajem później między sobą wymieniać się tymi pomysłami. Być może jakiś pomysł wymyślony w jednym mieście przyczyni się do dobrej zmiany otoczenia w innym mieście, w innym państwie właściwie. Więc jest to niesamowita inicjatywa łącząca wiele osób na całym świecie, wiele różnych kultur, narodowości. No i dzięki temu może się zadziać ta zmiana na dobre. Zapisują się grupy, tak jakby, które tworzą projekt, czy indywidualne osoby? Właściwie jest taka sytuacja, że może się zapisać ktoś jako osoba pojedyncza, a następnie dobrać sobie zespół tak naprawdę złożony z innych osób, które też się zapisały, ale nie zamykamy się także przed grupami, więc jeśli ktoś już teraz jest członkiem jakiejś grupy, może to też być fundacja, może to być nieformalna grupa studentów, najlepsza paczka tak naprawdę znajomych, jeśli oni wspólnie mają jakąś ciekawą inicjatywę, my także zapraszamy, wtedy taka grupa jest
oczywiście przez nas nie będzie naruszana, jest, może pracować razem ze sobą i może razem wygrać tak naprawdę klimaton, bo często jest tak właśnie, że znajomi jakby mają większą już znajomość między sobą, po prostu większa zażyłość i mogą na sobie bardziej polegać niż te pojedyncze osoby. Dlatego my też szczególnie skupiamy się na tych pojedynczych osobach, które się do nas zapisują, aby im pomóc się odnaleźć, aby im pomóc się dobrać w te zespoły, w teamy, które będą miały też dużą szansę na zwycięstwo. Nikt nie jest przekreślony, myślę, że każdy ma jednakowe tak naprawdę szanse, ponieważ my tak prowadzimy, aby była równowaga i aby ktoś w końcu, kto będzie miał tak naprawdę ten najlepszy pomysł, aby ten najlepszy pomysł wygrał. Czyli tak jakby osoby wybierają sobie same współpracowników czy osoby, z którymi będą realizować projekt. Tak, my nic nie narzucamy, jest swoboda, można się poznawać wzajemnie, można się ze sobą kontaktować. Już teraz jest grupa stworzona na Facebooku, więc już ta mini interakcja między sobą już powstaje. Jeśli ktoś jeszcze nie dołączył, to jeśli tylko do nas dołączy, zapisze się przez formularz rejestracyjny, to my również go dołączamy do tej grupy jak najszybciej, aby już mógł teraz poznawać inne osoby, czyli takich innych zapaleńców ochrony środowiska. Wszyscy razem na pewno będą się fajnie tam czuć, bo jest tam super atmosfera. A do jakiej grupy wiekowej jest przypisany klimaton? Jeśli chodzi o udział w samym konkursie, czyli konkursie na najlepszy projekt, jednak już trzeba zaznaczyć, że jest to dedykowane dla osób pełnoletnich, więc to jest oczywiście zaznaczone również w regulaminie, który jest na naszej stronie internetowej. Wystarczy odwiedzić, poczytać tak naprawdę, jakie są szanse na zwycięstwo, bo jest tam też dużo wskazówek takich właściwie dla każdego. Kto tylko przeczyta regulamin, kto tylko zorientuje się, o co chodzi w całym projekcie, będzie na pewno o krok bliżej do tego zwycięstwa. Jeśli ktoś ma już teraz pomysł, może go już troszeczkę teraz zweryfikować, czy on jest w stanie być zrealizowany. Więc wystarczy wejść na naszą stronę i wczytać się w szczegóły. A kogo jest więcej? Kobiet czy mężczyzn na klimatonie? A to bardzo ciekawe pytanie i trudno na nie odpowiedzieć. Myślę, że w tym momencie jest równowaga, choć myślę, że takie tematy środowiskowe, przyrody, drzew, ekologii, świata zwierząt, świata roślin raczej przykuwają więcej kobiet niż mężczyzn. Jest to po prostu taka, myślę, dziedzina życia, w której lepiej odnajdują się kobiety. Natomiast mężczyźni mają raczej takie myślenie techniczne i myślę, że też są w stanie znaleźć fajne rozwiązania, ponieważ interesuje ich najczęściej motoryzacja, aplikacje, komunikacja internetowa, a więc wszystkie te narzędzia, które mogą pomóc wpłynąć na otaczający nas świat, które mogą usprawnić na przykład funkcjonowanie różnych instytucji w mieście, no i właśnie nasze codzienne otoczenie poprawić na troszeczkę w innym stronę niż jest to obecnie. Znalazłam coś takiego jak carbon offset, dobrze czytam? Tak, jest Social Carbon Offset, jest to również taka nasza strona internetowa, warto tam wejść. A offset to tak naprawdę ograniczenie właśnie tego negatywnego oddziaływania dwutlenku węgla na klimat, czyli powodowania globalnego ocieplenia. Offset, czyli tak naprawdę neutralizacja tego dwutlenku węgla ze środowiska, może się to odbyć choćby poprzez nasadzenie drzew, ponieważ drzewa właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, pochłaniają dwutlenek węgla, a więc mają taką dobroczynną funkcję dla naszego świata. Offset emisji CO2 może się odbywać poprzez to, że sięgamy po lokalne produkty żywnościowe, a nie te daleko transportowane, ponieważ też to ma wpływ na wzmożoną emisję dwutlenku węgla, a przez to zmianę klimatu. Social Carbon Offset, czyli taka właśnie społeczna zmiana nawyków, aby właśnie nasze działania były raczej neutralne dla środowiska niż powodowały te negatywne skutki, nie obciążając środowiska. A czy w międzyczasie, kiedy jest klimaton, są jeszcze jakieś inne wasze projekty, jakieś akcje, może te, które będą już po klimatonie, jakieś wasze plany? Cały czas mamy bardzo wiele różnych planów, zarówno na tegoroczny klimaton, później na te działania z uczestnikami, bo nie zostawiamy nikogo, będziemy dalej się spotykać, także ze zwycięskim zespołem, bo jak wiadomo, taki projekt, który zwycięży, jeszcze nie jest na tyle idealny, aby natychmiast go wdrożyć, a więc my będziemy wciąż jeszcze te osoby mentorować, będziemy takimi mentorami, więc na pewno to jest taka nasza główna rzecz, na której się skupiamy,
ale myślę, że interesuje nas także to, co przed nami, czyli jesień, zima w mieście. W zeszłym roku zrobiliśmy bardzo ciekawą akcję pod nazwą Łyżwiarze dla klimatu. My staraliśmy się tam zwrócić uwagę na problem, jakim jest brak, coraz częstszy brak śniegu w mieście, również spowodowany podniesieniem się średniej temperatury powietrza. Ubraliśmy łyżwy, wskoczyliśmy na lodowisko i wspólnie jeździliśmy i edukowaliśmy, jak zmienia się klimat i jaki to ma skutek dla naszej aktywności sportowej zimą. W tym roku myślę, że powtórzymy podobną akcję, jak nie jakąś inną. Oczywiście wciąż jeszcze myślimy nad tym, co zrobić, aby jak najfajniej to wyszło i aby jak najwięcej osób dołączyło, bo zależy nam na dużym efekcie po prostu. Jak im więcej osób dołącza, im więcej osób się podoba to, co robimy, tym my też się cieszymy z tego, że wpływamy jakoś na ten świat, jako nasza fundacja. Wow, z tymi po prostu łyżwami zaskoczyłeś. A macie już mniej więcej miejsce, gdzie byście tak chcieli zadziałać właśnie tymi łyżwami? Bo... Jeśli chodzi o łyżwy, no na pewno pojawialiśmy się w zeszłym roku byliśmy na lodowisku na placu Wolnica, a jeszcze wcześniej byliśmy na stoku i tam akurat wskazywaliśmy na problem braku pokrywy śnieżnej na stokach narciarskich, który dotyczy już bardziej narciarzy niż łyżwiarzy. A więc myślę, że może nawet jacyś słuchacze albo uczestnicy klimatonu, którzy nas dzisiaj słuchają, podpowiedzą nam ciekawy pomysł, bo dotychczas jeszcze nad tym nie myśleliśmy, natomiast może zrobimy coś, co po prostu was interesuje, więc czekamy na ciekawe pomysły. Mam nadzieję, że wielu z was po prostu zaciekawiliśmy tematem klimatonu i że wybierzecie się na niego. Ja bardzo serdecznie was tam zapraszam. Myślę, że Wojtek tym bardziej zaprasza jako organizator. Tak, jak najbardziej zapraszam wszystkich. Nie może was tam zabraknąć. Jest to miejsce, w którym na pewno wspólnie wypracujemy coś ciekawego. Być może coś, czego jeszcze dotychczas nie było. Wszyscy pasjonaci nauk takich bardzo kreatywnych, albo też ochrony środowiska po prostu, czyli ekologii, są mile widziani. Każdy na pewno wniesie coś do tej dobrej wspólnej zmiany otoczenia w naszym mieście, w Krakowie.